Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale i witam was w nieco spóźnionej recenzji Tales of the Empire, dlatego już bez zbytniego przedłużania, już nie przedłużajmy tego wstępu, tylko przejdźmy do rzeczy. A więc tak, na duży plus i od tego bym chciał zacząć tę recenzję zasługuje to, że tym razem Ser ma wreszcie sensowne ułożenie odcinków. To co było mnie przy jego poprzedniku, czyli Tales of the Jedi, to to, że mieliśmy dwie historie, czyli Ahsoki i Dooku, które ułożone były tak, że pierwszy odcinek był Ahsoce i potem zamiast kontynuować zagłębianie się w jej historię, to następne trzy odcinki spoglądamy na hrabiego i potem znowu na dwa ostatnie wracamy do Tano. Ale wtedy już bez większego zainteresowania jej opowieścią, gdyż w międzyczasie byłem w pełni skupiony na Tyranusie i nawet jeśli historia Ahsoki miała jakiś potencjał, choć w moim odczuciu była taka średnia, to w takim ułożeniu ciężko było się na niej jakoś bardziej skoncentrować. Tutaj mamy to o wiele lepiej przeprowadzone, gdyż najpierw mamy trzy odcinki poświęcone Morgan Elsbeth, a potem gdy jej historia dobiega końca, możemy się w pełni skupić na Bice Offee. Swoją drogą, jeżeli chodzi o dobór postaci, dobór przedstawionych historii oraz właśnie ułożenie odcinków, to uważam, że zostało to zrealizowane jak najbardziej dobrze, ponieważ... Po pierwsze, idąc dalej z serialem, przechodzimy przez kolejne etapy drogi po ciemnej stronie mocy, czyli mamy jakąś drogę, z którą idziemy przez cały serial. Zaczynamy najpierw od historii Morgan Elsbeth i tak jak wskazują na to tytuły odcinków, prezentuje ona etapy wkraczania na ścieżkę mroku. Cytując Jodę z epizodu pierwszego. Strach prowadzi do gniewu, gniew prowadzi do nienawiści, a nienawiść do cierpienia. I te faktycznie etapy możemy zaobserwować, choć osobiście z tych czterech najbardziej wybrzmiały mi pierwszy i ostatni. Strach jak najbardziej dało się odczuć młodej siostrze nocy, która dopiero co straciła swoją rodzinę i nie wie co robić dalej. Gniewu i nienawiści u głównej bohaterki albo jej otoczenia aż tak nie odczułem, a cierpienie dało się zaobserwować bardziej właśnie w otoczeniu, czyli w mieszkańcach planety Corvus albo tej ambasadorce Nowej Republiki, a nie koniecznie w samej Morgan. I po drugie, historie same w sobie były ciekawe. Pierwsza troszeczkę mniej, chociaż nie ukrywam, fajnie było na przykład ponownie ujrzeć masakrę na Datomirze, ale ze względu na to, że z Elsbeth mieliśmy niedawno do czynienia w Mando czy Ahsoce, to nie było to coś aż tak nowego i nadzwyczajnego. Natomiast historia Bice Offee, którą jeśli dobrze pamiętam, widzieliśmy po raz ostatni na krótką chwilę w Ebriantach, to już jest zdecydowanie coś bardziej przyciągającego uwagę. Gdyż o tym, co się z nią działo po aresztowaniu, nie wiemy zbyt wiele, a ta historia daje nam na to odpowiedź. A poza tym to, jaki jest jej ciąg, nie jest czymś, co się da przewidzieć. Dlatego, gdy oglądałem odcinki poświęcone Bice, faktycznie byłem momentami w szoku, co się stało dalej i dawało mi to jakieś emocje. I wracając jeszcze do tej drogi po ciemnej stronie mocy, to opowieść Bice również dodaje coś od siebie do tego wątku, gdyż możemy zaobserwować, jakie są negatywne skutki kroczenia ścieżką mroku. Najbardziej chyba zwróciłem na to uwagę w odcinku 5, gdy przyjaciółka Bice wymordowała mieszkańców wioski, a potem chciała się pozbyć tego Jedi. Na szczęście nasza główna bohaterka jej na to nie pozwoliła, bo zrozumiała, że tak nie powinno się postępować i w efekcie stało się coś, czego kompletnie się nie spodziewałem, czyli została uzdrowicielką i jeszcze to swoją przyjaciółkę koniec końców nawróciła. Także pod względem fabularnym nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń, jedynie trochę szkoda, że te odcinki były takie krótkie, bo każdy miał około 15 minut, a myślę, że lekkie przedłużenie by nie zaszkodziło, bo potencjał na nieco dłuższą opowieść jak najbardziej jest. A poza fabułą to tak, jak chodzi o względy wizualne, to aż tak się na tym nie znam, żeby oceniać, dla mnie wygląda to wszystko po prostu ładnie, zwłaszcza dobrze patrzyło mi się na pojedynek przyjaciółki Bice z tym Jedi, ale ja generalnie lubię oglądać pojedynki w Gwiezdnych Wojnach, po prostu są dla mnie jakieś widowiskowe, ładne i w sumie tyle. I też na duży plus pojawienie się Frauna, Wielkiego Inkwizytora i Vadera. Po prostu fajnie było ich na chwilę zobaczyć. Jedynie szkoda, że nie pojawił się jeszcze ktoś na kogo bardzo liczyłem, czyli Beiran Skoll. Miałem nadzieję, że będzie on albo jednym z głównych bohaterów, albo chociaż na chwilę go ujrzymy gdzieś z boku. Jeśli oglądaliście moje omówienia Ahsoki, to wiecie, że bardzo polubiłem postać Beirana i z chęcią dowiedziałbym się o nim czegoś więcej. Dlatego bardzo liczę na to, że pojawi się on w kolejnym Talesie, który mam naprawdę dużą nadzieję, że się pojawi. Wydaje mi się, patrząc na odbiór tych Talesów, no to pewnie, że za dwa lata pojawi się kolejny miniserial. Ciekawe tylko komu teraz będzie poświęcony. Jak macie jakąś propozycję, to piszcie w komentarzach, natomiast ja od siebie dorzucę Tales of the Sith. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim działo się u mnie tak, że ja omyłkowo czasami powiedziałem Sith zamiast Empire, więc ogólnie ja bardzo dużo myślałem o Tales of the Sith i dlatego wydaje mi się, że dałoby się zrobić coś więcej i jako głównych bohaterów wziąć faktycznie Sithów i na przykład opowiedzieć historię Palpatina, konkretnie to jak stał się Darthem Sidiousem. Wydaje mi się, że byłoby to coś naprawdę ciekawego i wartego uwagi. I to chyba w sumie będzie tyle. Nie jest ta recenzja jakaś długa, ale też w sumie nie było zbyt dużo do recenzowania, plus też nie chciałem jakoś wam już bardzo zabierać czasu, gdy jesteśmy tak długo po premierze, tylko chciałem tak krótko rozwiedzieć na temat, powiedzieć co uważam. Także to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu co myślicie, standardowo dyskusja jest otwarta, zapraszam serdecznie. No i widzimy się jeszcze niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa.